to ta pani wymyśliła przygodę. A kim mam ogóle? Można sobie słuchać Achima i dokładnie za nim krok po kroku iść. Robiłam taki research, praktycznie we wszystkich tych miejscach byłam sama, więc wiem, jak to wygląda i to jest wszystko prawda. I naprawdę można w 2 dni, tak jak Achim, to wszystko, wszystkie te miejsca odwiedzić. Lubię takie rzeczy, lubię się wygłupiać, już mam 42 lata, ale... Czasami jak bawię się z moją córką, to lubię się cofać wstecz i bawić się tak jak ona, także mnie to kręci takie coś. Pan będzie drugim autem, pan będzie pierwszym autem, a pan po prostu przebiegnie. Tup, 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 tup. No radio robi się dla słuchaczy właśnie. A najfajniej jest, kiedy można ich zaangażować w robienie tego radia. To jakby była myśl, która przyświecała mi od początku robienia tego słuchowiska. Nie powiem, były obawy. Zastanawiałem się, czy mówiąc kolokwialnie, ludzie, nasi słuchacze to kupią. Pierwsze odcinki jednak pokazały już, że cieszy się to wzięciem. Ludzie dzwonili, ludzie dobrze się, mam wrażenie, bawili, co też dzisiejsza impreza potwierdza, bo dzisiaj tej dobrej zabawy ciąg dalszy. Achim idzie przez tą ulicę, otwierają się drzwi, po otwartych drzwiach gwar ulicy. Jestem zaskoczony, nawet zszokowany, że to można tak wszystko dokładnie prowadzić, czy ile to trzeba sprytu, rozumu, intelektu, żeby to zafunkcjonowało. Top, 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 top. Słuchowisko dostarczyło wielu radości, emocji, nauki, podróży w czasie. Ile to kosztuje? Proszę. Jak to ile? Przyjdź, zobaczysz, babcia. Bęk i mamy to. I doskonale. Radio Katowice.